Zebra, co opowiesz? Nic, bawiłam się w nocnym klubie wczoraj, z chłoptasiami mnie wyciągli, no i co, musiałam dla nich tańczyć. Mieli widowisko na pewno. No, i musiałam się wydebilować nawet. W końcu. Tak. Dlatego i zabrała taka śpiąca, no. Czekam, jak jakiś przyjdzie przystojnie, jak mnie pocałuje i wybudzi ze snu. Oj, takich ludzi tu brakuje. Ale się tu krasnoludków potrzebujesz. Takie pytanie było, bo nie są mi wyszli, które będą się opłakać. Kolejna sobota, kolejna trasa. Oj, kierowca przejmuje do dowodzenie. Proszę bardzo. Ja potrzymam. Co mówisz? Trzymaj, kieruję. Trzymaj, że kierujesz. Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Na wesele. Nie no, dzisiaj lecimy do Jaworzna. Mieliśmy wyjechać sobie w pół do 6 rano. Oczywiście Iwonka była za 6:15. Reszta potwierdzi, bo widziała snapa. No i troszkę opóźnienia mieliśmy, ale w sumie nie ma tak dużo. KFC nam zabrało trochę więcej czasu, ale, drodze, to, tak. Ale nie ma co narzekać, zdążymy. Będzie dobrze, balice, samolot leci, w lusterku widzę. O, biorą cię, pał też cię wziąłem. No nie wolno szybko jechać, bo się ten pan Jacenty złości, niech się szybko jeździ. Bo auto wtedy dużo pali podobno. Poli ile widzi. No, Iwonka, Emilka, pomachaj do kamerki. Tak jeje, halny. Chrypkę mam, ale pośpiewamy dzisiaj. Hej, zostałem ostatnio poproszony o pozdrowionkę, także pozdrawiamy na wizji panią Anetkę. Chudy przez samocha. Z którego wesela? Oj, z którego wesela? Z wesela, nie było mnie na tym weselu, ale jest fanką zespołu Mila. Tak, podobno. Zapraszamy was na nasze konto na Instagramie, wystarczy wpisać zespół Mila i tam najnowsze aktualizacje, nagrania, zdjęcia, zresztą zobaczycie sami. Witamy was dzisiaj na weselu, kolejna sobota, a tym razem przyjechaliśmy na Śląsk, pozdrawiamy prosto ze Śląska, miejscowość Jaworzno i gramy właśnie oto w tym budynku, jak widać. Troszkę przypomina mi to szpital, ale nie jest to szpital, jest to budynek, w którym odbędzie się wesele, na którym będziemy grać i tam widzicie w oddali przystrojone wejście i oby nie okazało się, że będziemy wnosić sprzęt na samą górę. Chciałem, bo ja sobie też okularek może bym przydał. Właśnie, gdzie masz okulary niewidki? Już. Niewidki. Okulary niewidki do czego służą? Do czego służą okulary niewidki? Do śledzenia. Ludzi? Nikt nas nie widzi. Ludzi. Ludzi i nie tylko. Do śledzenia ludzi i kobiet. Poprawiać? Jedziemy z koksem, panowie i panie. Daj mi kamerkę, żebym sobie kamerował, więc sobie się tu poprawię, tu sobie poprawię. Mogę sobie pokamerować. O, w takim oto okolicy gramy dziś. Uwaga, leci bęben! Jechać tam! Raz, dwa, trzy, a nie! Trzymam kamerkę. Nieróbstwo się szerzy w zespole. Od kiedy vlogi kręcimy, dużo osób nie pracuje. No. A w szczególności Izabela. Halina, co tam stoi. Izabela, to kto? Izabela dzisiaj nie ma, pożegnaliśmy Izabelę. W ostatnim vlogu. Niestety nie zdała egzaminu do zespołu. Izabela zapomniała swojej peruki. Nie cygań, że nie zdała racji do zespołu. Mamy za to. Halina, tam jest Halina! Nie tak szybko. Gdzie słowa dla ojca prowadzącego? Nie tak szybko. Dobra, udało ci się. Co? Gdzie słowa dla ojca prowadzącego nie tak szybko? Coś mi się wydaje, że tu koledzy byli na dwójce. Co po niektórzy. Brzuch boli. Jeszcze się wesele nie zaczęło, już brzuch boli. Łamać palce. Iwona, a coś mi się wydaje, że ty mi dałaś kamerkę, żeby oblecieć 2-3 razy, a nie wyciągać z busa. Właśnie. Właśnie. O, oblecieć.
tak. Ale ktoś to musi. Ty obleć, a ja będę wyciągał. Czekaj, jeszcze jedną rzecz bym. No co się wyciąga stąd? No, to się będziesz pakowała rano. Nie. Iwona. Co ty robisz? To normalnie, aż mi się niedobrze robi. Idziemy. Z gitarą. Ściemniacz, ściemniacz, ściemniacz. Przyjechaliśmy do pana młodego. Witamy się tutaj. Prawdopodobnie kamerzysta. Pan kamerzysta? Nie pomyliłam się, pan kamerzysta. Hello! Co słychać? Jesteśmy przed młodym. A w którą stronę jedziemy? Grzeje ciepło, gorąco, parno. Par. Nie, nie jest ciepło. Jest. Bardzo ciepło. Ile stopni dzisiaj? Zatem wszyscy zdrowi. Ile stopni dzisiaj mamy? Marta, jak narciorze jadą? Ja czuję już dwóch, tak się pierdzielają. No już, no, już zjechały. Właśnie dolatują do końca, nie? Mami. Opowiedz coś, Bartosz. Czyli sama atrakcja dnia. Pan młody strażak PSP. Enterantownik medyczny. Bramy są. Koledzy i koleżanki zrobią wspaniałą niespodziankę. Ale dlaczego będzie miał ktoś nas ratować? No. Ja chciałem złożyć zażalenie na firmę McDonald. Zamówiłem sobie wieś maka i mnie rozsadza. Coś tam musiało być nie halo. Pokaż swojego burgerka jeszcze. Co ci został? Po czym mi został jeszcze kurczak burgerek. Jednego wtrąbiłem, drugiego nie halo. Przepiłem to Pepsi wszystko i się robi brr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 
Ty to naprawisz na pewno. W
tobie jedyna nadzieja. Ty się tylko na tym znasz, nikt więcej. Szpec od elektroniki. Zimny lód. Który kabelek z którym połączyć? Nie mogę ci powiedzieć. Już się nauczyła. Ile skasujesz, Emile, za naprawę? Co łaska plus VAT. Ksiądz dużo bierze i VAT też brudny. I duży. Dobrze, złapaliśmy pana doktora, który operował tą gitarę. Jak tam operacja się udała? Uważam operację za udaną. Nie wiadomo, czy pacjent przeżyje, ale myślę, że to będzie grało. Zagramy ten koncert. Cześć kochani, dzisiaj drugi dzień, jest godzina za 21. My sobie wyszliśmy ze spania i idziemy szukać KFC. Nawigacja automata jest. Mamy 1,5 km do KFC, idziemy. No, tutaj taka mała ciekawostka. Linka. Tak fajnie, bardzo nisko kopię. Nie kopię. I dotarliśmy do galerii, tu będzie jedzenie. Co? Miejsce docelowe jest tam. Gdzie żarełku? Niamciu. Dotarliśmy do KFC. To je, to je. Jest żarełko, ha! Dwa razy skoczyć, Adam Małysz już jest na najeździe, już jest w powietrzu, jest w górze. I teraz jak daleko po frunie, bowiem ma jeszcze możliwość. Jest! Ustał! Ustał! I najważniejsze, że ustał najdłuższy skok. A więc kapitalnie znowu. Nie ma siły na Polaka. Już posprzątane po scenie po całym dwudniowym weselu. Cia, ostatnie gratki zbieramy, stół już posprzątany. Wszystko, też praktycznie wszystko. A jeszcze Artusicie. Przyszedł po wodę, może by zabrał jakąś. No, woda by się jakaś sprzedała. Chodź.